musimy dbać o teren gminy, ale mamy przed sobą posła, do którego też możemy kierować konkretne zadania. Mu też go ludzie wybierali, jest posłem i chcielibyśmy, żeby była ustawa reprywatyzacyjna, żeby gmina nie miała rąk związanych, żebyśmy pewne sprawy mogli załatwiać naprawdę zgodnie z prawem, zgodnie z ustawami. I tutaj również wszyscy mieszkańcy też mogą w sposób szczególny wymagać, zwłaszcza od tego, że jest to również osoba publiczna. Nie tylko władze gminy, ale również pan poseł jest władzą, jest osobą publiczną i też od niej możemy pewne rzeczy tutaj wymagać. Pani Grażenko, ale ustawa reprywatyzacyjna nie powstanie przez miesiąc czy przez dwa. Prace nad takimi ustawami do tej pory nie udało się przeprowadzić przez 25 lat, kiedy jesteśmy w wolnym kraju, nie udało się przeprowadzić ustaw reprywatyzacyjnych, a my tutaj wymagamy od pana posła, żeby przeprowadzić to przez 2-3 miesiące. My poruszajmy się na gruncie, który nas interesuje.